Roman Giertych ogłosił, że chce zostać senatorem. Wśród opozycji zawrzało. Lewica mocno skrytykowała ten pomysł. Byli jednak tacy, którzy zareagowali przychylnie. Hołownia. Uważam, że Giertych powinien mieć prawo do startu w okręgu podpoznańskim, a w ramach paktu senackiego żadne z naszych ugrupowań nie powinno mu wystawiać kontrkandydata. Jacek Rostowski. Uważam, że Roman Giertych powinien kandydować z paktu senackiego. Radosław Sikorski. Aby utrzymać większość w Senacie i przywrócić w Polsce praworządność, demokratyczna opozycja potrzebuje takich wojowników jak Roman Giertych. Borys Budka. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ludzie z taką wiedzą i z takim doświadczeniem politycznym reprezentowali demokratyczną opozycję w Senacie. Były też słowa o wielkiej przemianie Giertycha. Bronisław Komorowski. Murem za Giertychem może nie jestem, ale jestem za zasadą, żeby nie eliminować tych, którzy przeszli jednak bardzo głęboką ewolucję i to w dobrą stronę. Tomasz Lis. Sam kilkanaście lat temu wielokrotnie krytykowałem Giertycha za niektóre aspekty jego działalności, ale w ostatnich 8 latach był jednym z najtwardszych i najbardziej walecznych ludzi opozycji i winny odkupił z nawiązką. Dobrze, że kandyduje. Tweeta Lisa podał dalej Radosław Sikorski. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Teoretycznie Giertych może startować w ramach paktu senackiego, ale raczej nie będzie na to zgody wśród wszystkich partii opozycyjnych. Być może opozycja nie wystawi swojego kandydata w jego okręgu i będzie się bił z kandydatem PiSu. A może będzie rywalizował zarówno z kandydatką opozycji, jak i z jakimś pisowcem. Zobaczymy. Nawet jeśli Giertych nie dostanie się do Senatu, to i tak możliwe, że w razie wygranej koalicji obywatelskiej przypadnie mu jakaś synekura. Albowiem cieszy się on szczególnymi względami w prawym skrzydle Platformy. Zdaniem Radosława Sikorskiego i Tomasza Grońskiego, Giertych byłby świetnym prokuratorem generalnym. Nie będę w tym filmie wróżył, czy Giertychowi uda się jego misja. Zamiast tego spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy rację ma 73% Polaków, którzy w sondażu Polstera oznajmili, że Giertych nie powinien wracać do polityki. Nagrywam ten film po to, aby przypomnieć młodszym widzom, kim był Giertych, a także po to, żeby zweryfikować, czy faktycznie się zmienił, jak brzmi popularna w obozie Platformy narracja. Opowieść zaczniemy od roku 1989. Wtedy to 18-letni Giertych założył patriotyczną organizację Młodzież Wszechpolska. Organizacja nawiązywała do dziedzictwa Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, który działał w czasach II RP. To dość ciekawa inspiracja, zważywszy na to, że związek ten zapisał się w historii głównie za sprawą antysemityzmu. Członkowie związku popierali bojkot ekonomiczny Żydów, ograniczanie im dostępu do studiów lub całkowite ich usunięcie z uczelni, byli także odpowiedzialni za getto ławkowe, a nawet zawiązywali bojówki prześladujące Żydów. Giertych był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej do roku 1994. W latach 90. nie udało mu się jeszcze wejść do wielkiej polityki. Realizował się za to literacko. W roku 1994 wydał dzieło pod tytułem Kontrrewolucja Młodych. Ta książka to krynica prawicowych mądrości. Niemal na każdej kartce Roman tasował się do matuszki Rosji. Trzeba zaznaczyć, że był to rok 94, jeszcze przed erą Putina. Ale i tak raczej nie jest dumny z takich fragmentów jak: obok spraw gospodarczych najważniejsza jest kwestia kierunku prowadzenia polityki zagranicznej. Te kierunki moim zdaniem powinny być 2. Ścisły sojusz z Rosją i współorganizowanie Europejskiej Koalicji Państw zmierzającej do przeciwstawienia się dominacji niemieckiej. Wydaje mi się oczywiste, że łatwiej uda się uzyskać suwerenność ruchowi politycznemu, który będzie reprezentował opcję polityki zagranicznej prowadzonej w oparciu o partnerski sojusz z Rosją. Kontynuowanie więc polityki zagranicznej służalczej wobec Brukseli i Berlina może przynieść nam straszliwą katastrofę. Wyjście jest tylko jedno. Musimy zmienić koncepcję polityczną. Nie pchajmy się na zachód, gdzie nas nie chcą. Powie ktoś, że przyjęcie koncepcji sojuszu z Rosją godzi w suwerenność Polski i naszą odrębność cywilizacyjną. Uważam, że tak nie jest. Sojusz rosyjsko-polski ma tę ogromną zaletę, że byłby korzystny dla obydwu stron. Polska uzyskałaby w ten sposób bezpieczeństwo militarne, łatwy dostęp do wszystkich surowców, olbrzymi rynek zbytu, możliwości ekspansji ekonomicznej w oparciu o Rosję na kraje azjatyckie. Graniczymy obecnie z 7 państwami. Spośród tej 7 3 są w stanie zagrozić nam militarnie: Rosja, Niemcy i Ukraina. Spośród tej trójki tylko Rosja nie ma do nas pretensji terytorialnych. Już sam ten fakt wskazuje na to, że o rzeczywistym i trwałym sojuszu, który gwarantowałby naszą integralność terytorialną, możemy rozmawiać tylko z Rosją. W tej książce Roman wypowiedział się także na temat misji kobiety w społeczeństwie. Państwo powinno dołożyć wszelkich starań, ażeby przywrócić zdrowy model rodziny oparty o dwa zasadnicze filary – kobietę w domu i większą niż dwoje liczbę dzieci. Ktoś pomyśli, że to brzmi staroświecko, ale to właśnie ten ktoś będzie zacofany i nieuznający najnowocześniejszych badań nad psychologią człowieka. Kobieta w domu – taki winien być cel polityki państwa i zabiegów działaczy społecznych. Państwo powinno skłaniać kobiety do pozostawania w domach. Tak jest. Miejsce kobiety jest przy garach. Ktoś złośliwy mógłby to skomentować pewnym niemieckim hasłem. Kinder, kisie, kirsie. Na szczęście ja nie jestem złośliwy. W książce oczywiście dostało się też największym wrogom narodu polskiego, czyli gejom. Jak można twierdzić, że nienormalne zboczenie, jakim jest na przykład homoseksualizm, zasługuje na pełną zrozumienia akceptację, gdyż jest to inna preferencja seksualna? Przecież tym samym stawia się na jednym poziomie rodzinę normalną ze zboczeniem, patologię ze zdrowiem. Dla jasności, przytaczam te rzeczy jako pewną ciekawostkę. To było 30 lat temu, a Roman był jeszcze młody. Na razie nie formułuję pod adresem Giertycha żadnych oskarżeń, po prostu opisuję jego życiorys. Na zarzuty przyjdzie czas potem. Jeśli zajrzymy na Wikipedię, to w spisie książek Giertycha zauważymy jeszcze jedną ciekawą pozycję. To powieść pod tytułem Za błękitną kurtyną. Polski wywiad na tropie masonów. Warszawa, rok 96. Roman Giertych wypiera się autorstwa, które przypisał mu Michał Karnowski. Książka została wydana pod pseudonimem Roman Bertowski. Tak więc Giertych wypiera się autorstwa tej książki, ale no, nikt nie chce mu wierzyć. Jak możemy przeczytać w jednym artykule z Wirtualnej Polski, egzemplarze tej książki, wydanej w połowie lat 90., Roman Giertych osobiście wręczał członkom Młodzieży Wszechpolskiej. W roku 2005 były kolega Giertycha z czasów Młodzieży Wszechpolskiej, Hubert Piotrowski, pozwał go o zniesławienie. Piotrowski był pewien, że ta książka wyszła spod ręki Giertycha i uważał, że Giertych przypisał mu w niej chorobę psychiczną i korzenie żydowskie. To tyle w kwestii autorstwa. A jeśli chodzi o samą fabułę, książka opisuje dystopijny obraz Europy. Kraje Unii Europejskiej zostały opanowane przez masonów i pogrążyły się w moralnej degrengoladzie. Polska, na szczęście, nie weszła do Unii. Rządzi u nas stronnictwo narodowe. Główny bohater powieści, Stefan, dostał zadanie od polskiego wywiadu. Ma odwiedzić kraje Unii i sprawdzić, kiedy rewolucja społeczna zmiecie ich rządy. Ta książka to suma wszystkich strachów i urojeń prawaka. Beletrystyka sprzed 27 lat nie wydaje się istotna dla oceny biografii polityka. Jednak jest ona tak pociesznie głupia, że nie odmówię sobie przyjemności, by zatrzymać się przy niej na chwilę. Jednym z krajów, które miał odwiedzić Stefan, była Holandia. Poszedł tam do baru i spytał, czy mają bewsztyk. Kelner mu odpowiedział, że nie ma, bo miesiąc temu Centralny Komitet Postępu Cywilizacyjnego Unii Wszechświatowej zakazał jedzenia mięsa. Po chwili do Stefana dosiadł się długowłosy młodzieniec, a zresztą przeczytam ten fragment w całości. Po chwili do Stefana dosiadł się długowłosy młodzian. Czy potrzebuje pan czegoś? Zapytał całkiem normalnym głosem. Przepraszam, że co? Stefan przez moment stracił zdolność koncentracji. Pytałem się, czy miałby pan ochotę pójść gdzieś ze mną. Ton głosu młodziana był niewzruszenie beznamiętny. Wie pan, ja raczej innej orientacji. A, rozumiem. Słyszałem, że kelner mówił, iż nie ma tu w kawiarni naszych młodszych braci. Pan lubi zwierzęta, prawda? I owszem. Stefan dopiero po wypowiedzeniu zorientował się, że jego lubienie zwierząt może być zupełnie opacznie zrozumiane. Tak, słyszałem. Młodzian stawał się coraz bardziej wylewny. Coraz więcej jest ludzi preferujących to co pan. Ja to naprawdę bardzo szanuję, ale my gejowie jesteśmy jednak tradycjonalistami. Wiesz, gejowie mają jednak więcej możliwości. Młody zboczeniec wyraźnie czuł się dobrze, przechodząc nawet na ty. Stefan zaczął słuchać z coraz większym zainteresowaniem tego monologu. Także rozumiecie, w tej Holandii to nawet zjeść w spokoju nie można, bo zaraz jakiś gej zacznie was molestować i zacznie was wypytywać, czy lubicie to robić ze zwierzętami, bo to normalne pytanie, jakie można usłyszeć w Holandii w trakcie pierwszej rozmowy z nieznajomym. Potem długowłosy gej zacznie mówić o tym, że miał romans z jednym członkiem rządu. Też to przeczytam, tylko uwaga. Padnie tutaj pewne słowo na P, którego YouTube bardzo nie lubi, a które stanowi pejoratywne określenie osoby homoseksualnej lub części do roweru. To słowo padnie w trakcie tego filmu jeszcze parę razy. Aby mi nie uwaliło zasięgów, za każdym razem będę to słowo zastępował innym. Będę mówił przypał, bo też jest na P, też kończy się na ły i tak samo się deklinuje. Wróćmy do lektury. Mi, długowłosy przypał, wskazał na siebie, zdarzyło się raz spać z ministrem. Ci z rządu czasem robili na ulicach łapanki. To był zresztą mój pierwszy raz. Wtedy miałem 15 lat i myślałem, że to coś strasznego, ale teraz wspominam to z lubością. Mój minister, Ludwik van Wenstomen, czasami wprawdzie mocno bił, ale czasami opowiadał różne historie i roztaczał przede mną perspektywę. Mówił, że żeby być kimś w jakimkolwiek kraju naszego bloku, to nie możesz być ukrywającym się hetero. Musisz być dumnym gejem. Pokazywał mi filmy z państwowych uroczystości Dnia Dumnego Geja, gdzie byli wszyscy ministrowie, najważniejsi urzędnicy i tak dalej. Mówił, że tylko świat rządzony przez gejów jest naprawdę wspaniały. Obiecywał mi, ton młodzieńca stawał się coraz bardziej płaczliwy, że wprowadzi mnie do specjalnych klubów, z których wyrastają późniejsi politycy, dziennikarze i urzędnicy. I zdradził mnie. Młodzieniec zaczął podnosić głos. Zdradził mnie. Powiedział, że jemu się podobam, ale jego koledzy patrzyliby na mnie z obrzydzeniem. W końcu sprzedał mnie na targu. Na jakim targu? Stefan o tym jeszcze nie słyszał. Na targu niewolników. Każdy, kto nie ma pieniędzy, może się sprzedać. Jest wtedy kupowany jak rzecz. Ale mnie sprzedano wbrew mojej woli. Młodzieniec roztkliwił się nad sobą. Także w tych unijnych krajach rządzą geje, którzy robią łapanki na młodych chłopaków i potem ich sprzedają na targu niewolników. Dobrze, że Polska nie weszła do Unii. Po monologu geja Stefan ma wewnętrzną refleksję. Ostrzegam, to będzie wyjątkowo obrzydliwy fragment. Fragment jednak, który idealnie obrazuje stan umysłu autora. Stefanowi frytki stawały w gardle. To, co usłyszał, wyjaśniało jednak dużo. Również to, dlaczego rządy potrafią być tak sadystyczne w stosunku do obywateli. Tylko zwyrodniali zboczeńcy mogli wymyślać taki system. W XX wieku rządy homoseksualistów z szefostwa NSDAP w III Rzeszy Niemieckiej doprowadziły do olbrzymich zbrodni. Stworzono obozy koncentracyjne, gdzie mordowano miliony ludzi, organizowano masowe egzekucje w Polsce, wybito większość polskiej kadry intelektualnej, wysiedlano całe dzielnice. Niemcy pod rządami narodowo-socjalistycznych przypałów chciały wymordować Polaków, Cyganów i Żydów, aby stworzyć przestrzeń życiową dla rasy aryjskiej. Homoseksualizm wyzwala w ludziach zbrodnicze instynkty, gdyż jest oparty na potwornym upokarzaniu jednego człowieka przez drugiego. Dlatego też systemy funkcjonujące w III Rzeszy i obecnie w Europie Zachodniej wykorzystywały zboczeńców jako najbardziej nieludzkich urzędników i zarządców. Także wiecie, NSDAP to była tak naprawdę szajka gejów i to homoseksualizm wyzwolił w nich najgorsze instynkty. Homoseksualizm prowadzi w prostej linii do Holokaustu. Ja wiem, że ta książka to fikcja literacka. Jednak zaryzykuję tezę, że tego typu fikcje odzwierciedlają rzeczywiste poglądy autorów. Przypominam też, że według artykułu Wirtualnej Polski Giertych rozdawał tę książkę członkom Młodzieży Wszechpolskiej. Widocznie uważał ją za bardzo wartościową lekturę. Nie będę dłużej mówić o przygodach literackich Giertycha. Giertych to polityk, a nie literat. Wrócę więc do jego kariery politycznej. Po opuszczeniu Młodzieży Wszechpolskiej Roman działał w jakichś narodowych partyjkach, których nazw nie warto wymieniać, bo świat już dawno o nich zapomniał. Pierwszą istotną partią, w której zapuścił korzenie, była powstała w 2001 roku Liga Polskich Rodzin. Tajemnicą Poliszynela jest, że LPR była tworem Tadeusza Rydzyka. Jak pisze autor książki o Rydzyku, Piotr Głuchowski, w 2001 roku prawnik ojca Rydzyka, Marek Kotlinowski, zgłasza do wyborów parlamentarnych nowy twór – Ligę Polskich Rodzin. To pierwsza partia, o której można powiedzieć, że jest nie tylko popierana, ale też stworzona przez Rydzyka. Program ogłoszony z anteny, rozbicie układu okrągłego stołu, wypowiedzenie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, wstrzymanie prywatyzacji. W późniejszych latach sam Rydzyk powiedział z żalem, że Giertych nie istniałby politycznie, gdyby nie Radio Maryja, a tyle zła nam zrobił. W 2001 roku Giertych dostał się do Sejmu z listy LPR-u. W trakcie tej kadencji Sejmu najważniejszą kwestią było członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Zbliżało się referendum w sprawie akcesji, a Liga Polskich Rodzin zbijała kapitał polityczny na byciu przeciwko. W artykule z roku 2002 możemy przeczytać: LPR zaczyna kampanię przeciwko integracji Polski z Unią Europejską. Odrzucenie integracji z Unią Europejską w referendum, dymisja rządu Leszka Millera i przyspieszone wybory do parlamentu. To cele kampanii na temat integracji z Unią Europejską, którą rozpoczęła dzisiaj Liga Polskich Rodzin. Jak możemy się dowiedzieć z tej propagandowej broszurki, Liga Polskich Rodzin wyznaczyła Giertycha na społecznego pełnomocnika do spraw informacji europejskich. Sama zaś broszura straszyła nas utratą suwerenności, wykupem ziemi przez obcokrajowców oraz innymi baśniami, które możemy dzisiaj usłyszeć od konfederatów. Sam Giertych ostrzegał nas także, że gdy Polska dołączy do Unii Europejskiej, Polakom pozostanie praca w supermarketach, nad mazurskimi jeziorami pojawią się tabliczki tylko dla Niemców, a kraj zostanie pozbawiony kapitału i mediów. Polacy jednak nie posłuchali Romana i w roku 2004 Polska weszła do Unii. Również w roku 2004 pracę zaczęła komisja śledcza badająca aferę Orlenu. Giertych został wiceprzewodniczącym komisji i był jedną z osób, które nadawały jej ton. W trakcie obrad tej komisji zaliczył małą wpadkę, która negatywnie odbiła się na jego wizerunku. Otóż Jan Kulczyk oskarżył Giertycha o to, że ten spotkał się z nim i dał mu do zrozumienia, że nie będzie celem czynności śledczych komisji, jeśli dostarczy mu materiałów kompromitujących prezydenta. Jak to opisuje Antoni Dudek w swojej historii politycznej? Giertych najpierw zaprzeczył, że takie spotkanie miało miejsce, później zaś przyznał, że jednak odbyło się, ale diametralnie inaczej przedstawił jego przebieg. Wydarzenie to osłabiło wiarygodność Giertycha. W artykule przeglądu pod tytułem „Tak o rzeczy Giertych” Joanna Torańska zebrała parę wypowiedzi Giertycha, których miał on udzielić w trakcie swojego pierwszego posłowania. Są to takie skrzydlate myśli jak homoseksualizm? To jest choroba, jak anoreksja. Trochę trzeba się z tym urodzić, ale trochę wpływ na to mają mody lansowane przez media. Na pewno można to opanować. Albo uważam, że w Polsce powinna być prawna dopuszczalność zawierania małżeństwa, które nie zakłada rozwodu. Bo dzisiaj zawiera pani związek kanoniczny, który mówi, że nie ma rozwodu, a w sądzie pani rozwód dostanie. I uważam, że to jest naruszenie naszej wolności. Niepoważne jest małżeństwo, które zakłada możliwość rozwodu. Ha! Czyli Mencen nie był pierwszy z tym pomysłem. Jednak poza tym Giertych w tamtej kadencji nie zasłynął niczym wielkim. Wielkie miało dopiero przyjść. W roku 2005 odbyły się kolejne wybory parlamentarne. Giertych znowu uzyskał mandat poselski. Notabene razem z nim wszedł do Sejmu jego ówczesny kolega z partii, Krzysztof Bosak. W tej kadencji Roman miał okazję posmakować prawdziwej władzy. Po pierwsze, został w 2006 prezesem LPR-u. A po drugie, zwycięski PiS nie miał samodzielnej większości, więc wszedł w koalicję z LPR-em i Samoobroną. Giertychowi przypadło Ministerstwo Edukacji. Giertych był czarnkiem mojej młodości, jednak był czarnkiem na sterydach. Wiele rzeczy, które wyprawiał, nie przeszłyby już dzisiaj. Wybór ministra edukacji na ogół grzeje tylko osoby, które zajmują się komentowaniem polityki zawodowo. Jednak w przypadku Giertycha było inaczej. Giertych miał tak złą prasę, że przez cały kraj przeszły protesty. Jak możemy przeczytać w artykule z przeglądu, protesty poparło 137 tysięcy obywateli, którzy w ciągu 10 dni od mianowania Giertycha podpisali list z żądaniem jego dymisji. Niestety, list został bez odpowiedzi. Sam Giertych zaś stwierdził, że protesty mają charakter polityczny, ale nie dziwi się wzburzeniu lewaków, bo parę dni temu odebrał dotację Związkowi Socjalistycznej Młodzieży Polskiej. Jedną z pierwszych inicjatyw ministra była tak zwana matura giertychowska. Polegała ona na tym, że osoby, które oblały jeden przedmiot, wciąż mogły zdać maturę, jeśli średnia ze wszystkich przedmiotów wynosiła przynajmniej 30%. Rok później Trybunał Konstytucyjny uwalił tę reformę, no ale kto skorzystał na amnestii, ten skorzystał. Potem Giertych wprowadził mundurki szkolne. Ogromnym echem odbiły się też zmiany w lekturach. Giertych chciał wywalić z kanonu transatlantyk Gombrowicza, ponieważ według niego Gombrowicz promował pederastię. W kanonie pojawiło się za to dzieło największego Polaka Jana Pawła II pod tytułem „Pamięć i tożsamość”, a także biografia papieża zatytułowana „Wujek Karol – Kapłańskie lata papieża”. Tak, Giertych dołożył sporą cegiełkę do rozwoju cenzopap. Wpadł nawet na pomysł zaopatrzenia każdego liceum i technikum 15 tomami dzieł papieża. Jednak pomysł po krytyce zarzucono. Wiele genialnych pomysłów Giertycha nie weszło w życie, czy to z powodu oporu społecznego, czy to z powodu skróconej kadencji Sejmu i zmiany rządu. Tak było na przykład z maturą z religii, która miała obowiązywać od roku 2010. Niewątpliwie pan Roman robił dobrze Kościółkowi, ale nie dla każdego był tak wspaniałomyślny. Pod jego światłymi rządami nie najlepiej mieli się geje. Giertych chciał zakazać propagowania homoseksualizmu w szkołach, cokolwiek się pod tym kryje. Pytany, dlaczego obecność organizacji LGBT nazywa propagowaniem homoseksualizmu, odparł. Na takiej samej zasadzie, jak uważam, że organizacje komunistyczne czy faszystowskie nie miałyby prawa przychodzić do szkoły i mówić pogadanek o swoich postawach. Po prostu nie. To nie jest miejsce na tego typu prezentacje. Homoseksualizm, faszyzm, jeden pies. Giertych zdymisjonował też szefa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Mirosława Ślatyckiego. Powód? Ośrodek ten wydał oficjalny podręcznik Rady Europy o nauczaniu tolerancji i wspomniano w nim także, o zgrozo, o tolerancji do gejów. Wiceminister edukacji i kumpel Giertycha z partii, Mirosław Orzechowski, skwitował to słowami: świat już sobie radził bez tolerancji i poradzi sobie dalej. Giertych w trakcie spotkania ministrów edukacji państw Unii zaproponował utworzenie wielkiej europejskiej karty narodów, która zakładałaby całkowity zakaz aborcji i propagandy homoseksualnej. Na tym spotkaniu wygłosił następujące przemówienie. Jeśli nie będziemy wzmacniać rodziny, to będziemy kontynentem zasiedlonym przez dbających o rodzinę przedstawicieli islamu. Nie możemy w nauczaniu młodzieży uznawać za normalne związki pomiędzy osobami tej samej płci, gdyż obiektywnie są one odchyleniami od prawa naturalnego. Europa potrzebuje zmian. Trzeba niezwłocznie zakazać aborcji. Oczywiście nie był to jedyny raz, kiedy pochylał się nad tematem aborcji. Jak pisze Antoni Dudek, próbując się odróżnić od PiS-u w oczach tradycjonalistycznego, katolickiego elektoratu, partia Giertycha, od wielu miesięcy zniżkująca w sondażach, wystąpiła z propozycją nowelizacji artykułu 38 Konstytucji, postulując dodanie, że prawna ochrona życia przysługuje każdemu człowiekowi od chwili poczęcia. Uchwalenie takiej nowelizacji otworzyłoby drogę do zmiany ustawy z 93, która zakazując tzw. aborcji na życzenie kobiety, równocześnie dopuszczała ją w kilku wyjątkowych przypadkach. Czyli te kilka przesłanek, które mieliśmy, aborcja w przypadku gwałtu, w przypadku niepełnosprawności płodu oraz w przypadku zagrożenia życia i zdrowia kobiety, mogło pójść do kosza. Na szczęście nowelizacja nie przeszła. A skoro już mówimy o aborcji, to warto zahaczyć również o antykoncepcję. Giertych planował wprowadzić do szkół lekcję czystości przedmałżeńskiej. Jak to mówił wiceminister Orzechowski, musimy przygotować świadomość młodej dziewczyny do tego, żeby poczekała z inicjacją do czasu, kiedy założy rodzinę. Powinna być przygotowana do wszystkich cnót, które są niezbędne dla takiej sytuacji, a więc cnoty wierności i cnoty czystości. Ach, znowu te cnoty niewieście. I znowu ministrowie zatroskani czystością dziewczynek nic nie wspominają o tym, by czyści byli także chłopcy. Giertych wznowił także pracę zespołu, który miał opracować lekcje zachwalające naturalne metody planowania rodziny, czyli kalendarzyk, znany także pod nazwą watykańskie ruletki. No bo sztuczna antykoncepcja jest sprzeczna z wolą Pana. Ale najlepsze zostawiłem na koniec. Otóż wyobraźcie sobie, że Ministerstwo Giertycha, przypomnę, Ministerstwo Edukacji i Nauki, krzywym okiem patrzyło także na teorię ewolucji. Giertych nie był aż tak radykalny jak jego ojciec, Maciej Giertych, który stanowczo odrzuca teorię Darwina i wierzy w to, że dinozaury żyły w czasach ludzi, a neandertalczycy są wciąż wśród nas. Roman chyba nigdy nie powiedział, że ewolucja to bzdura. Jednak wzywał on do dużej dyskusji na temat tego, czy teoria ewolucji powinna być jako jedyna nauczana w szkołach. W domyśle powinniśmy uczyć dzieci także bajek o kreacjonizmie. Ale tam, gdzie Giertych gryzł się w język, jego kumpel Orzechowski nie owijał w bawełnę. Teoria ewolucji to kłamstwo. To luźna koncepcja niewierzącego starszego pana, który tak widział świat. Może dlatego, że był wegetarianinem i zabrakło mu ognia wewnętrznego. Tak oto skomentował teorię ewolucji wiceminister nauki. Giertych był ministrem edukacji nieco ponad rok. W 2007 roku w wyniku przyspieszonych wyborów wyleciał z Sejmu i już do niego nie wrócił. I to cała historia Giertycha jako polityka. Takim go zapamiętała Polska. Giertych zajął się pracą w roli adwokata. Koalicja z PiS-em była dla niego tak traumatycznym przeżyciem, że zaczął płonąć nienawiścią do tej formacji. To go zbliżyło do środowiska Platformy. W późniejszych latach jego klientami byli m.in. Donald Tusk, Radosław Sikorski i Jacek Rostowski. Niewątpliwie zatem Giertych ma paskudną przeszłość. Rodzi to pytanie. Czy ktoś taki zasługuje na polityczne przebaczenie? Czy demokratyczna opozycja powinna go traktować jak swojego? No cóż, odpowiedź zależy od tego, jak bardzo jesteśmy pamiętliwi. Niektórzy powiedzą, nie, to co zrobił skreśla go na zawsze, tego już się nie da odpokutować. A ja mam inne zdanie. Uważam, że ludzie mają prawo do zmiany. To było 16 lat temu. Sam 13 lat temu głosowałem na Korwina, a jaki teraz jestem mądry. Tak, Gdyby Giertych przeszedł wiarygodną ewolucję przekonań, gdyby wyraźnie odciął się od przeszłości, przeprosił i głosił teraz cywilizowane poglądy, to nie miałbym z nim żadnego problemu. No i tutaj zaczynają się schody. Cytowałem na początku filmu wypowiedzi Tomasza Lisa i Komorowskiego, a to tylko jedne z wielu przykładów. W środowisku Platformy głęboka przemiana Giertycha funkcjonuje jako dogmat. Każdy wie, jak bardzo się zmienił, ale nikt nie wyjaśnia, na czym dokładnie ta zmiana ma polegać. W końcu dogmatów nie trzeba uzasadniać. My jednak nie będziemy wierzyć na ślepo. Prześledzimy wypowiedzi Giertycha od czasu, gdy pożegnał się z parlamentem, aż do jego wypowiedzi dzisiejszych i sprawdzimy, czy faktycznie przeszedł jakąś metamorfozę. Zaczniemy od roku 2010. Jak donosi portal Okopress, w 2010 Roman Giertych deklarował, że jego dzieci nie mogłyby być LGBT+, ale gdyby były, to wiedzą, jakby się zachował. Nie miałyby więc na przykład wstępu na rodzinne święta. A w roku 2011 odbyła się prywatna rozmowa między Giertychem, Janem Pińskim i Piotrem Nisztorem. Panowie sobie popili i rozwiązały im się języki. Piotr Nisztor nagrał tę rozmowę. Taśmy z rozmowy opublikował 3 lata później Tygodnik Wprost. Co w tej rozmowie się działo? Okazało się, że Giertych prywatnie lubi używać pewnego słowa na P, oznaczającego osobę homoseksualną lub część od roweru. Zacytuję tutaj artykuł z Wirtualnej Polski. Adwokat opowiada, że przypałem był jeden z polityków, który zginął w Smoleńsku. W nagraniu pada nazwisko. Żali się też, że gdyby miał tę wiedzę, kiedy był w rządzie w 2007 roku, to skompromitowałby tę osobę publicznie. Tygodnik Wprost podkreśla, że Giertych wraca do pomysłu, że świetną ideą byłoby zrobienie listy 100 przypałów, rankingu 100 najbardziej wpływowych homoseksualistów. Giertych może się tłumaczyć, że z tą listą żartował. I ja nawet jestem skłonny uwierzyć, że idea tej listy była żartem. Żartem natomiast nie było słowa na P. Jeśli ktoś w żartach używałby na określenie osoby czarnoskórej słowa ten czar, cześć YouTube, to na podstawie samego słownictwa przypisałby mu rasizm. I tutaj analogicznie zrobię z homofobią. Notabene, skoro już jesteśmy przy tym słowie, to niekiedy przypisuje się Giertychowi autorstwo tego artykułu. Faktycznie, jest tutaj japa Giertycha i feralne słowo na P. Muszę jednak Giertycha rozgrzeszyć. To zdjęcie jest strategicznie ucięte, aby wprowadzać innych w błąd co do osoby autora. Kiedy spojrzymy na całość artykułu, to podpisał się pod nim Krzysztof Bosak. A wracając do taśmy, to Giertych w trakcie rozmowy złożył Nisztorowi pewną, zaskakującą propozycję. Zacytuję tutaj Tygodnik Wprost. Otóż Giertych w trakcie spotkania składa szokującą propozycję. Przez podstawioną spółkę chce kupić od Nisztora jeszcze nieskończoną książkę o Kulczyku. Nie działa jednak w imieniu biznesmena. Przeciwnie, chce wykorzystać powstającą biografię, by od słynnego przedsiębiorcy wydobyć pieniądze. Kulczyk miałby zapłacić za jej niewydawanie. Giertych proponuje Nisztorowi 400 000 złotych plus 10% od tego, co wynegocjuje u Kulczyka za rezygnację z planów wydania książki. Z ust Giertycha pada propozycja założenia spółki, która w podobny sposób będzie wymuszała pieniądze od innych najbogatszych Polaków. W tym kontekście padają nazwiska kolejnych miliarderów: Zygmunta Solorza, Leszka Czarneckiego i Michała Sołowowa. Tak więc Giertych wyszedł z genialnym pomysłem szantażowania bogatych ludzi biografiami. Potem się tłumaczył, że był to blef. Rok 2012. Premier Tusk zapowiada możliwość wprowadzenia finansowania zabiegów in vitro. Reakcja Giertycha? A może zamiast in vitro wspierać powiększanie piersi? Ironizował. Ten sam rok wywiad dla Wyborczej. Ja poglądów nie zmieniłem. Do Platformy nie wstąpię. Nie zmienił poglądów. Rok 2013. Telewizja Trwam zarzuciła Giertychowi, że ten przedstawia się jako zwolennik in vitro, łagodzi swój stosunek do ideologii ruchów homoseksualnych, czy wreszcie rezygnuje z rozszerzania ochrony życia dzieci poczętych. Giertych zażądał od Rydzyka przeprosin za tak haniebne oszczerstwa. Nigdy nie byłem i nie jestem zwolennikiem legalizacji in vitro, nie zmieniłem swoich negatywnych poglądów odnośnie ideologii ruchów homoseksualnych, nie zrezygnowałem z rozszerzenia ochrony życia poczętych, napisał Giertych w liście otwartym do Rydzyka. Ten sam rok Giertych występuje u Moniki Olejnik. Jak to opisuje dziennik.pl, w studiu rozpętała się też dyskusja na temat pedofilii w kościele. To, co się w tej chwili dzieje, to histeria, powiedział Giertych, wspominając między innymi okładkę najnowszego Newsweeka. Pedofili w kościele nie ma? Dopytywała olejnik. Zapewniam panią, że we wszystkich grupach, które zajmują się dziećmi, się to dzieje, odpowiedział Giertych. Z tą pedofilią to dajcie spokój, histeria. Giertych stosuje typowe argumenty fanboyów kościoła. Pedofile są w każdej grupie. Tak, są w każdej. Ale nie w każdej są systemowo chronieni przez górę i przenoszeni z miejsca na miejsce. Również w roku 2013 Giertych wystąpił u Tomasza Lisa. Starł się tam z Ryszardem Kaliszem. Rozmowa dotyczyła związków partnerskich. Posłuchajmy paru fragmentów. Jeżeli konstytucja mówi, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, to nie można tego wykręcać, prawa ręka przez lewe ucho i twierdzić, że jest inaczej, no ale... proponując takie mniejsze małżeństwo, czy mniejszą rodzinę, czy mniejszą formę. Panie mecenasie... Bo to jest wszystko erozja konstytucji, to jest bardzo negatywne. Też powinno być rodziną. Poligamii, panie mecenasie. A co pan... no też jest związek, też można powiedzieć, że to rodzina. Jeżeli podważymy konstytucję, to zaraz ktoś powie, na przykład muzułmanin powie, a dlaczego nie można mieć związku partnerskiego w postaci poligamii albo poliandrii, czyli związku jednego mężczyzny i wielu żon. No dobra, przecież to też jest w niektórych kulturach. Trzeba pochwalić Giertycha, że w swoim reductio ad absurdum użył przykładu z poligamią, a nie ze zwierzętami, jak pewien literat o pseudonimie Roman Bertowski. W sensie... ja nie mam nic przeciwko małżeństwom poligamicznym, jeśli wszystkie strony się godzą, ale co to ma do związków partnerskich poza tym, że jedno i drugie wywołuje u mecenasa pieczenie odwłoka? To istota wypowiedzi pana prezydenta była taka, że... mniejszość nie może narzucać wszystkiego większości. I odwrotnie też nieco. W jaki sposób to, że twój sąsiad zawrze związek partnerski, narzuca coś tobie? Ty nie musisz nic zawrzeć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której mniejszość niemiecka proponuje, żeby obok języka urzędowego polskiego był język urzędowy niemiecki. Teoretycznie można powiedzieć, wychodząc z założeń, że każdy jest równy wobec prawa i wychodząc z tego, co tutaj padały sformułowania dotyczące artykułu 32 Konstytucji, moglibyśmy powiedzieć, że przysługuje im takie prawo. Ustanowienie niemieckiego językiem urzędowym w oczywisty sposób oddziałuje na wszystkich obywateli. A jak oddziałuje na ciebie to, że twój sąsiad zawrze związek partnerski? Związki partnerskie, w tej propozycji przynajmniej pana mecenasa Kalisza, propozycji, która daje przywileje, tak? Są de facto przywileje. Jakie przywileje? Projekt, który zaproponowało SLD, czyli pewnego rodzaju przywileje dla związków partnerskich, nie mają żadnego uzasadnienia, ani konstytucyjnego, ani etycznego, ani związanego z tradycją polską, z niczym. To jest po prostu zwykłe próba przesunięcia pewnego światopoglądowego muru. Gadasz coś o braku uzasadnienia etycznego. Jakie potrzebujesz uzasadnienie etyczne do tego, by ułatwić życie ludziom? Człowieku, są badania na to, że wprowadzenie małżeństw jednopłciowych ogranicza współczynnik samobójstw wśród osób LGBT. Są badania na to, że popierana przez ciebie instytucjonalna dyskryminacja zwiększa częstotliwość występowania zaburzeń psychicznych u osób LGBT. Czy to nie jest dla ciebie wystarczające uzasadnienie etyczne? Mogą pójść sobie do notariusza, podpisać każdą umowę, dziedziczyć nawzajem po sobie, testament zrobić. Nie ma żadnego problemu, tak? Nie, panie mecenasie. Umowa notarialna nie wystarczy. Jest szereg spraw, których notariusz nie ureguluje. Polecam w tym względzie ten artykuł z Wyborczej. I dla przykładu, nie można załatwić u notariusza wspólnego opodatkowania, nie można załatwić u notariusza tego, by partner mógł objąć niepracującą połówkę swoim ubezpieczeniem NFZ, nie można załatwić u notariusza prawa do pochówku. Jeśli lesbijka umrze w szpitalu, to jej ciało zostanie wydane rodzinie albo gminie, jeśli nie ma rodziny. Nie można załatwić u notariusza kwestii alimentów. Jeśli lesbijka poświęciła swoją karierę, by wychowywać dziecko partnerki z poprzedniego małżeństwa, a partnerka kopnie ją w pupę, to nie może jej pozwać o alimenty. Nie można załatwić u notariusza zwolnienia z zeznań przeciwko partnerowi. W przypadku małżeństwa mąż jest automatycznie zwolniony z zeznań przeciwko żonie, a w przypadku geja o ewentualnym zwolnieniu musi zadecydować sąd. Także w przypadku dziedziczenia notariusz wielu kwestii nie załatwi, ale to już bardziej skomplikowana materia. Omówiłem ją kiedyś w osobnym tekście. Zainteresowani znajdą linki w spisie źródeł. Ale zresztą nawet gdyby to wszystko można było załatwić u notariusza, to po co? Po co para gejów ma robić fikołki jak obywatele drugiej kategorii i jeszcze za to płacić, skoro można im to ułatwić? Żeby wszechpolakowi nie było smutno? To, co wy chcecie wprowadzić, panie pośle, to chcecie wprowadzić taką instytucję, która byłaby takim małym małżeństwem. Zaraz potem powiecie, że to jest małżeństwo. Tak jest we wszystkich krajach zachodniej Europy. Najpierw się wprowadza taki związek partnerski, który nie ma żadnych praw. Potem się wprowadza, że to jest małżeństwo. Za chwilę się wprowadza adopcję dzieci i prowadzi to do sytuacji, w której mamy dekompozycję rodziny jako struktury fundamentalnej dla państwa. Giertych znowu międli katolickie frazesy o dekompozycji rodziny. W jaki sposób to, że twój sąsiad zawrze związek z facetem, zdekomponuje rodzinę? Też poczujesz niepohamowaną chęć związania się z mężczyzną? Rok 2015. Radziłbym, aby PO in vitro zostawiła na przyszłą kadencję. Rok 2017. Wywiad dla Wyborczej. Aż tak panu przeszkadza walka o prawa LGBT? Przeszkadza. Dlaczego? Nikomu nie bronię wygłaszania swoich poglądów, tylko że w tej sprawie myślę racjonalnie. Wysuwanie dzisiaj takich postulatów na pierwszy plan jest nieproduktywne, jeśli chodzi o obalenie PiS. Ale ma pan coś do tego, że na przykład dwóch facetów chce się razem rozliczać? A dlaczego ja się nie mogę rozliczać z moim przyjacielem? Bo nie uprawiam z nim seksu? Tak naprawdę postulaty przywilejów dla par homoseksualnych są dyskryminacją przyjaźni pomiędzy ludźmi tej samej płci, które nie są oparte na seksie. Organizacje LGBT chcą tylko tych samych praw, które mają inni, więc jeśli dyskryminacja, to nie w tę stronę. Ale to, co pani mówi, to jest postulat ekonomiczny i w ogóle nie odnosi się do programu LGBT. Tak ustawiony program oznacza przywileje podatkowe dla dowolnej dwójki ludzi. Ale brakuje przyczyny takiego przywileju. Przyczyną przywilejów dla rodzin jest oczywisty trud ponoszony przez rodziców w wychowaniu dzieci. No nie, Romek. Przywileje przysługują także małżeństwom, które nie mają i nie planują mieć dzieci. Jeśli państwo chce przyznać przywilej związany z wychowaniem dzieci, to go przyznaje po urodzeniu dziecka, tak jak na przykład 500+. Ale wróćmy do wywiadu. Ale w czarnych marszach jeszcze pan z nimi nie chodził? Nie popieram prawa do aborcji. Nawet wtedy, kiedy dziecko ma się urodzić ciężko chore i cierpieć? To trudne. Jestem przeciwko aborcji jako takiej i nie uważam, aby obecna ustawa była dobra. Za łagodna dla pana? Nie można dzielić ludzi z racji tego, czy są chorzy, czy nie. Fakt, że można wyabortować dziecko w 6. miesiącu ciąży, bo jest chore na Downa, mnie nie przekonuje. Czyli wygląda na to, że Giertychowi spodobało się usunięcie przez PiS przesłanki embriopatologicznej. A na tabletki dzień po bez recepty by się pan zgodził, gdyby tworzył prawo? Jestem im przeciwny, co nie znaczy, że chciałbym swój pogląd narzucać innym. Jeżeli nie mają działania poronnego, powinny być legalne. Ale na to, co wprowadził Arłukowicz, że taką tabletkę mogą łykać dzieci od 15 roku życia, bym się nie zgodził. Znaczy, Roman, co? Lepiej, aby 15-latka urodziła niechciane dziecko? Rok 2017. Borys Budka za legalizacją związków partnerskich? Może zaproponujecie ułatwienia w zmianie płci? One tak wam pomogły w ostatnich wyborach. Rok 2018. Wypowiedź dla polityki. Światopoglądowo się nie zmieniłem, natomiast uleciał ze mnie cały radykalizm. Wracając do adwokatury, wyzbyłem się także skłonności do oceniania ludzi. Światopoglądowo się nie zmienił, ale jednocześnie uleciał z niego radykalizm. Roman, ty miałeś radykalny światopogląd. Jeśli go nie zmieniłeś, to nie uleciał z ciebie radykalizm. Rok 2019. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski popełnił ogromny błąd, podpisując się pod tak zwaną deklaracją praw LGBT. Rok 2020. Hicior. Giertych próbuje być dowcipny i na chwilę zapomina, że miał udawać racjonalnego konserwatystę, a nie buraczanego homofoba. To naprawdę ekscytujące prawybory na lewicy. Wciąż nie wiemy, czy pan Śmiszek będzie kandydatem na prezydenta, a pan Biedroń na pierwszą damę, czy na odwrót. Naród zamarł w oczekiwaniu. Rok 2021. Uchwała zarządu PO o aborcji jest strasznym błędem. Poważnym błędem było forsowanie przez Ewę Kopacz i Małgorzatę Kidawę-Błońską ustawy o zmianie płci, czy też działania Trzaskowskiego i Rabieja na rzecz uczenia dzieci możliwości zmiany płci. Politycy PO nie wyciągnęli żadnych wniosków ze swoich klęsk. Ten sam rok. W Teksasie, za zgodą Sądu Najwyższego, de facto zlikwidowano aborcję. Zmienia się powoli na świecie podejście do tego tragicznego dziedzictwa XX wieku. Teksas ma najsurowsze prawo aborcyjne w USA. Nie można tam nawet usunąć ciąży powstałej w wyniku gwałtu czy kazirodztwa. Giertych podnieca się prawem gorszym niż to, które wprowadził PiS. Tak, powiedzmy to wprost. W temacie aborcji ten wielki demokrata jest gorszym radykałem niż Kaczyński. Rok 2022. Sprawa mobbingu Tomasza Lisa. Dziennikarz Szymon Jadczak prosi o kontakt skrzywdzone kobiety. Giertych chciał bronić kumpla i uznał to za świetny temat do żartów. Na mnie Lis nakrzyczał podczas programów TVP, co z tą Polską? Nie wiem, czy to też się liczy, bo nie miałem po tym ataku paniki, ale cieszę się, jeśli mogłem pomóc. Z tą paniką to odniesienie do słów jednej kobiety, która mówiła, że z powodu Lisa miała ataki paniki i płakała. Ataki paniki. Takie śmieszne. Czy wreszcie ten rok? Kiedy TVN zrobił reportaż o papieżu, to Giertych nazwał go tak historycznym i nieprofesjonalnym, że nawet nie musi bronić papieża, a całą tę akcję określił atakiem na papieża komenderowanym przez, a jakże, pisowski IPN, do czego jeszcze wrócimy. Niestety, panie Giertych, ale ja tutaj nie widzę żadnej głębokiej przemiany. Widzę tego samego katoszura, co w roku 2007, który głosi dokładnie te same poglądy, tylko teraz robi to bardziej dyplomatycznym językiem, bo takie wymogi stawia przed nim nowe środowisko polityczne. Jest tylko jedna rzecz, w której Giertych się zmienił. Roman przeorientował się geopolitycznie. Już nie ślini się do Rosji oraz inaczej patrzy na Unię Europejską. Kiedyś sprzeciwiał się członkostwu Polski w strukturach Unii, a teraz docenia konieczność przynależności do tej wspólnoty. Nawet nagrał film, w którym przeprosił za ten błąd przeszłości. Doceniam, ale to trochę mało, by mówić o innym Giertychu. I powinieneś przeprosić za znacznie więcej rzeczy. Zwolennicy Giertycha wskazują na to, że jest on teraz obrońcą praworządności i demokracji. No załóżmy, że jest i że jest w tym szczery. Ale po pierwsze, to nie jest wielki wyczyn, tylko absolutne minimum przyzwoitości. Po drugie, każdy jest obrońcą demokracji i praworządności, kiedy akurat znajduje się w opozycji. Jeszcze parę lat temu wybitnym obrońcą demokracji był Jarosław Kaczyński. A po trzecie, to też ciężko mówić o zmianie w tym zakresie, bo raczej nigdy PiSu nie chwalił za łamanie prawa. Wszedł z PiSem w burzliwą koalicję, aby dostać tekę ministra, ale nigdy się z PiSem szczególnie nie lubił. Wszak jeszcze w roku 2007 gromił z mównicy sejmowej Kurskiego. Mój werdykt jest taki, że Roman jak miał, tak dalej ma XIX-wieczne poglądy na sprawy społeczne. Nie chcę go widzieć w Senacie ani nigdzie indziej. A wyrazy poparcia dla jego kandydatury ze strony niektórych polityków Platformy są po prostu obrzydliwe. Patologiczny konserwatyzm Giertycha powinien wystarczyć, aby przyzwoici ludzie nie podejmowali z nim współpracy politycznej. Jeśli jednak myślicie, że jest on jego jedyną wadą, to grubo się mylicie. Otóż Giertych jest zwykłym foliarzem. Serio, czytanie jego publicystyki to jak igranie z szaleństwem. Roman każdego dnia dostarcza jakąś teorię spiskową. Słuszną krytykę pisowskich przewałów zamienił w kabaret. Poniekąd jest to zrozumiałe psychologicznie. PiS naprawdę się na Giertycha uwziął i chce go wsadzić do więzienia. Poważne międzynarodowe instytucje opisują Giertycha jako przykład represjonowanego opozycjonisty. Komisja Europejska w sprawozdaniu na temat praworządności podała sprawę Giertycha jako przykład politycznego wykorzystywania prokuratury. Helsińska Fundacja Praw Człowieka wymieniła sprawę zatrzymania Giertycha jako przykład sekowania przeciwników politycznych. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy także wymieniło sprawę Giertycha jako przykład prześladowania opozycjonistów przez prokuraturę. No i Pegasus. Kanadyjski ośrodek Citizen Lab, działający przy Uniwersytecie Toronto, wykazał w swojej analizie, że Giertych był podsłuchiwany przez służby specjalne. Współczuję Giertychowi i podzielam jego ocenę, że PiS wprowadza autorytaryzm. Uważam PiS za najgorszy rząd III RP. I jeszcze przed wyborami chcę nagrać film, w którym wyjaśnię, dlaczego tak uważam. Ale przy całym wsparciu dla Giertycha w jego batalii z PiSem nie mogę nie zauważyć, że mecenasowi coś zwyczajnie się odkleiło. Kiedy wybuchła wojna, Giertych napisał tekst pod tytułem Plan Orbana. Opisał w nim szatański plan Wiktora Orbana. Plan ten miał polegać na tym, że Polska i Węgry, aby pomóc Putinowi, obejmą protektorat nad zachodnią Ukrainą. Kaczyński wycofał się z tego planu dopiero, gdy okazało się, że Rosja tak łatwo nie weźmie Ukrainy. Jeśli wydaje wam się, że zinterpretowałem jego tekst nieprzychylnie, to zobaczcie, jak go zinterpretował największy kumpel Giertycha, Tomasz Lis. To jest niesamowite. Czyli Ławrow właściwie potwierdza, Szaloną wydawałoby się koncepcję Giertycha, że zgłoszony przez Kaczyńskiego plan sił pokojowych NATO de facto zakłada uczestnictwo Polski w rozbiorze Ukrainy. Tak jest, kaczor-dyktator chciał uczestniczyć w rozbiorze Ukrainy. Rok temu na wieś Przewodów spadła rakieta i zabiła 2 osoby. Dziennikarz Radia Z napisał tamtego dnia na Twitterze: coś zdarzyło się we wsi Przewodów w województwie lubelskim przy granicy z Ukrainą. Doszło do wybuchu w suszarni zbóż. Przyczyna nieznana. Czy można to łączyć z nagłym zwołaniem komitetu? Jeszcze nie było wiadome, co dokładnie wybuchło. Ale Giertychowi nie potrzeba wielu puzli, by ułożyć doskonałą teorię spiskową. Skomentował tego tweeta następująco: może to się stało? I zamieścił artykuł o treści: mecenas Giertych ostrzega, że PiS szykuje prowokacje, by wprowadzić stan wojenny. Giertych napisał też wtedy takiego tweeta: dzisiaj wyszło 5 informacji o kolejnych kradzieżach zorganizowanych przez PiS. Coś musieli wymyślić. A kiedy już ustalono, że nie, PiS niczego nie wymyślił, tylko z terytorium Ukrainy spadła na nas rakieta, to szybko tego tweeta usunął. Oto cały Giertych. Coś wybuchło? To na pewno jakaś mistyfikacja kaczora-dyktatora. W marcu TVN opublikował reportaż o papieżu Franciszkańska 3. Giertychowi się on oczywiście bardzo nie spodobał. No ale w tym jeszcze by nie było nic dziwnego. Jednak Giertych zaprezentował teorię spiskową, że za tym reportażem stał PiS. Giertych więc pisał: wszystko wskazuje na to, że najbliżsi współpracownicy arcybiskupa Jędraszewskiego pomogli dziennikarzom TVN dotrzeć do kontrowersyjnych materiałów dotyczących Karola Wojtyły. PiS z archiwum diecezjalnego podległego arcybiskupowi Jędraszewskiemu i z opanowanego całkowicie IPN-u przekazał materiały do ataku na Jana Pawła II, aby później go bronić. To była ustawka. Albo zupełnie świeża sprawa. Niedawno wybuchła aferka związana z wulgarnym nagraniem Andrzeja Seweryna. Aktor w niewybrednych słowach mówił, że należy przypierniczyć faszystom, do których zaliczył m.in. Kaczyńskiego. Nagranie było prywatne i wyciekło wbrew woli Seweryna. Oczywiście niezawodny Giertych ukuł na chybcika teorię spiskową. Sewerynowi ukradziono nagranie Pegasusem. Zrobią wszystko, aby skompromitować Wielki Marsz, napisał na Twitterze. Wspaniała teoria. Ma tylko jedną lukę. Otóż tego nagrania nie upubliczniły służby specjalne, tylko Tomasz Lis. Giertych szybko tego tweeta usunął. Bo to cały Giertych. Jego mózg działa jak na tym obrazku. Wystarczy parę strzępków informacji, by zbudował na nich piętrową teorię spiskową. Tylko nie wychodzi mu gwiazda Dawida, tylko zawsze kaczor-dyktator. I na koniec tej sekcji sondaże. Jeśli ktoś śledzi Giertycha na Twitterze, to na pewno spotkał się z bardzo dziwnymi sondażami, które odstawały od wszystkich innych. Chodzi o sondaże pracowni Political Changes. Sondażowni, która chyba nawet nie jest nigdzie zarejestrowana. W sondażach tej pracowni niemal zawsze wygrywa Platforma. 2 lata temu na temat napisało artykuł na temat Political Changes. Doszli oni do wniosku, że te sondaże to satyra Giertycha. Ale choć na początku tak to mogło wyglądać, to nie jest żadna satyra. Giertych na poważnie legitymizuje tę pracownię. Przykładowo, kiedy Łukasz Pawłowski nazwał te sondaże wymysłami Giertycha, to Roman odpisał w poważnym tonie: Political Changes robi badania pod kierunkiem doktora Lecha Hajdukiewicza, a nie pod moim. Nadto w swojej krótkiej historii jako jedyny ośrodek prawidłowo ustalił, że PiS w Rudzie Śląskiej nie wchodzi do drugiej tury. Giertych ciągle retweetuje te pseudosondaże. Owieczki śledzące jego profil masowo je lajkują i w nie wierzą. Te sondaże nawet podają dalej politycy. Nawet takie postacie jak Radosław Sikorski i Leszek Miller. Tak wygląda świadome sianie dezinformacji. Na koniec poruszę kwestię bardziej trywialną, mianowicie nieumiejętność radzenia sobie z krytyką przez mecenasa. Kiedy tylko ktoś skrytykuje Giertycha, to dostaje bana, groźbę albo pozew. 2 lata temu Giertych został wybrany na delegata Krajowego Zjazdu Adwokatury. Skomentował to Jan Śpiewak. W adwokaturze bez zmian. Facet, który ma kilkadziesiąt postępowań dyscyplinarnych, chciał kupować biografie znanych ludzi, żeby ich później szantażować, reaktywator Młodzieży Wszechpolskiej, został wybrany przez samorząd adwokacki na godnego przedstawiciela tego zawodu. Ja wiem, że Śpiewak lubi palnąć głupotę, ale nie wiem, w którym miejscu to skłamał. A zresztą nawet gdyby się gdzieś minął z prawdą, to i tak pozywanie aktywisty na kwotę 100 000 złotych za jednego tweeta wydaje mi się absurdalne. A to właśnie zrobił Roman. Notabene, śpiewak potem nagrał film o Giertychu i zaczerpnąłem z niego parę smaczków. Link do tego filmu zamieszczę w spisie źródeł. W kwietniu tego roku Sroczyński napisał tekst pod tytułem „Paranoja w męskiej szatni”, czyli 5 rzeczy, które zatruwają polską politykę. Tekst jak to u Sroczyńskiego. Trochę dobrych tejków, trochę niemądrego symetryzowania. Ale nie to jest ważne. Ważne jest to, że w tekście pojawił się Giertych. Sroczyński krytykował Giertycha za sianie teorii spiskowych, a konkretnie za to, co omówiłem przed chwilą. Za kuriozalną teorię o tym, że reportaż o papieżu był pisowską ustawką. Tekst pojawił się 17 kwietnia. 18 kwietnia Giertych napisał tweeta. Takie postacie mediów jak Pereira, Gmyz, Duklanowski, Sroczyński, Kłęczek powinny zniknąć na zawsze z polskiej przestrzeni publicznej. I pewnie po wyborach tak będzie. Panie mecenasie, to bardzo fajnie, że chce pan wywalić Pereiry czy Duklanowskiego z rządowych mediów. Ma pan mój miecz. Ale Sroczyński pisze dla gazety.pl. To prywatny portal. W jaki sposób taki obrońca wolnych mediów jak pan chce sprawić, by Sroczyński po wyborach zniknął z przestrzeni publicznej? Marzy się panu autorytaryzm? I jeszcze pewna pierdoła, chociaż bardzo osobista. Kiedy Giertych ogłosił start w wyborach do Senatu, wielu dziennikarzy wypomniało mu przeszłość. Skomentował to na Twitterze. Zabawnie jest obserwować symetrystycznych dziennikarzy, którzy przez 8 ostatnich lat każdego dnia wysługiwali się niewolniczo PiS-owi, budując dyktaturę, a którzy opluwają teraz mój start do Senatu z powodu tego, jakie miałem poglądy w zeszłym wieku. W komentarzu załączyłem jego wypowiedzi z 2017 i 2020 i spytałem: czy 2020 to zeszły wiek? Czy 2017 to zeszły wiek? Jakie masz teraz poglądy na temat LGBT, aborcji i rozdziału Kościoła od państwa? Które poglądy zmieniłeś poza nastawieniem do Unii Europejskiej? I zgadnijcie, co się stało. Giertych, który obserwował mnie na Twitterze, nagle mnie zablokował, a potem ręcznie ukrył mój komentarz. A na pytanie nie odpowiedział. Domyślam się czemu.